Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Salonowe Środy. Żartuję, wywalam ten mikrofon, bo to nie ten program. Więc teraz oficjalnie witamy Was w kolejnym odcinku z serii Salonowe Środy. W dobie kryzysu, ale jednak my się nie poddajemy, nagrywamy dalej. I dzisiaj zapraszam Cię na odcinek o wolnym czasie. Tak, bo tego obecnie mamy chyba wszyscy nadmiar. Więc co my, stylistki, robimy w wolnym czasie i co możemy robić? Bo są to pytania bardzo często pojawiające się na różnych forach na Facebooku pod tytułem: co Wy będziecie robić przez te 2 tygodnie, bo ja nie mam pomysłów. No ja nie wiem, jak dorosły człowiek może nie mieć pomysłów, co zrobić ze swoim wolnym czasem. Jest to dla mnie bardzo dziwne. Także zapraszamy do oglądania. Więc od czego zacząć? Od najprostszej rzeczy, czyli od filmów i od książek. Wiadomo, niewiele osób czyta w tych czasach. Ja czytam codziennie, więc jakby dla mnie książki to jest rzecz normalna i tutaj nie muszę tego specjalnie jakby kupować, żeby móc czytać. Ktoś napisał, że nie ma jak kupić książek. W dobie internetu nie ma jak kupić książek? Dziwne to jest dla mnie trochę pytanie, czy tam stwierdzenie. I to samo filmy. No z legalnych źródeł mamy na przykład Netflixa, z nielegalnych źródeł nie będę się wypowiadała, no ale ja na przykład oglądam 2 filmy dziennie. Wcześniej oglądałam tych filmów może 1 miesięcznie. Teraz sobie oglądam 2 dziennie. W końcu mi się to pewnie znudzi, wiadomo, logiczne, więc potem przyjdzie czas na inne rzeczy. I teraz co jeszcze można robić? Skoro normalnie nie mamy czasu, a teraz go mamy, ćwiczmy, ćwiczmy, ćwiczmy. Ćwiczmy kępki, jeśli mówimy o takich rzęsowych sprawach. Bo ja nie mówię o tym, co można porobić w domu, no bo wiadomo, że można posprzątać, umyć okna, przygotować się do świąt, zrobić jakieś stroiki, zrobić sobie dzień spa i milion innych rzeczy, wymyślić sobie nawet nowe hobby, a może i nowy zawód. A z rzęsowych rzeczy ja uważam, że jest to czas bardzo dobry na ćwiczenia. Poćwiczmy sobie na sucho, jeśli nie mieszkamy z nikim płci żeńskiej, na kim byśmy mogły poćwiczyć sobie, no to poćwiczmy sobie na sucho, czyli ćwiczymy sobie kępki, ćwiczymy sobie pensety, testujemy sobie różne rzęsy, które mamy w salonie. Przecież można pojechać i je wziąć i przywieźć do domu lub można nawet pojechać do salonu i sobie tam spędzić dzień. No już nie mówię o tym, że warto teraz zrobić porządki w swoich rzęsach i generalnie porządki w salonie. No dla mnie jest to idealny moment, bo no co tu dużo mówić, zazwyczaj mi się tego nie chce robić, a teraz jak jest tyle czasu, to człowiek po prostu weźmie i pojedzie i zrobi co musi zrobić, więc ułożę sobie wszystkie rzęsy. No papierologii to ja nienawidzę robić, więc jakby to i tak gdzieś tam odkładam na dalszy plan, więc za to mi się kompletnie nie chce zabierać. Nie będę Wam mówiła, co ja robię w swoich biznesach, no bo mam więcej niż salon, więc tutaj nie ma sensu, ale osoby, które mają tylko i wyłącznie salon, tylko i wyłącznie klientki, to ja uważam, że ćwiczenie, jak również oglądanie różnych webinarów, live'ów, jest tego teraz mnóstwo, po prostu wysyp jak grzyby po deszczu się pojawiło tych online'owych rzeczy. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo to aż podejrzane, że pojawiło się to wszystko tak szybko. Ale są przecież darmowe też, tak? Bo powiecie, że nie macie pieniędzy, bo nie pracujecie, więc nie chcecie wydawać. No ja to w zupełności jakby rozumiem, więc są też darmowe, tak? Są darmowe salonowe środy. Są darmowe rzęsowe plotki w czwartek. Na pewno znajdą się inne live'y, które są również darmowe teraz, w tym momencie kryzysu. To wszystko jest na Facebooku. Trzeba tylko poszukać na grupach rzęsowych i na pewno coś sobie znajdziemy. Kolejna rzecz, wyzwania. Ja na przykład planuję zrobić kolejne wyzwanie. Już robiłam jedno w styczniu i teraz się zastanawiam, czy nie zrobić kolejnego wyzwania, żeby właśnie przez ten tydzień, powiedzmy, stylistki miały co robić i mogły jakby w grupie sobie poćwiczyć. Więc to jest jakby mój pomysł dla Was obecnie. Nie będę wnikała właśnie już dalej w sprzątaniowe rzeczy. Gotować też można. Mi jakoś nie za bardzo idzie, bo zamawiałam sobie sushi, McDonaldy, chipsy, a
za gotowanie nie mam ochoty się kompletnie brać. No ale wiadomo, też jest to jakaś tam forma. Można iść na spacer, jak macie, nie wiem, jakieś miejsce takie bardziej luźne, opustoszałe. Ja mam tego tutaj mnóstwo, więc dla mnie nie ma kompletnie problemu z wychodzeniem na dwór. Zobaczymy, co jeszcze dziewczyny mają do powiedzenia a propos wolnego czasu. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Lewandowska i jestem instruktorem Wonder Lashes w Płocku w województwie mazowieckim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat organizacji czasu wolnego w obecnie panującej sytuacji. Jeżeli i Ty, droga stylistko, zawiesiłaś obecnie świadczenie swoich usług, co jest oczywiście zrozumiałe, na pewno myślisz nad tym, jak ten czas dobrze spożytkować. Co Ty, jako stylistka lub stylista rzęs, możesz obecnie zrobić tak, aby wykorzystać ten nadmiar wolnego czasu najlepiej jak tylko możesz? Po pierwsze, myślę, że warto zacząć od porządków. Dlaczego? Ponieważ według mnie porządki w jakimś sensie oczyszczają naszą głowę i nasz umysł, a to jest teraz wielu osobom bardzo potrzebne, a z drugiej strony pomagają w realizacji kolejnych zadań, które sobie wyznaczyliśmy. W ferworze codziennych obowiązków wielu z nas brakuje czasu na to, aby chociażby utrzymać porządek w dokumentach. Więc wykorzystaj ten czas na to. Posegreguj wszystkie swoje dokumenty, faktury, całą dokumentację urzędową i notatki ze szkoleń. Po drugie, zbuduj sobie bazę klientów i kursantów. Taka gotowa baza mailowa może w każdej chwili Ci się przydać do organizacji akcji marketingowych czy akcji promocyjnych. Dlatego mając ją pod ręką, możesz w każdym momencie uruchomić taką akcję. Po trzecie, znajdź czas na edukację. Ćwicz kępki, czytaj notatki, skrypty szkoleniowe, ale obecnie również w internecie jest bardzo duży wybór szkoleń online, webinarów i transmisji na żywo u instruktorów, których wiedza jest bardzo cenna. Myślę, że każdy sposób edukacji online wnosi coś do naszej wiedzy. Po piąte, zrób w końcu porządki w zdjęciach. Dodaj zaległe posty na swoje social media, dodaj zaległe relacje ze szkoleń. Myślę, że odświeżenie swojej galerii i uporządkowanie jej jest też bardzo ważne w naszej branży, żeby robić miejsca na nowe zdjęcia. Po szóste, myślę, że większość z nas, osób pracujących jako stylistki rzęs lub styliści rzęs, narzekamy w pewnym momencie na nadmiar tej pracy. Nie pracujemy zazwyczaj 8 godzin dziennie, więc wykorzystaj też ten czas na odpoczynek. Wyśpij się, poleżakuj, obejrzyj jakiś zaległy film lub serial, który od dawien dawna chodził Ci po głowie, poczytaj książki. Zrelaksuj się. Relaks jest również bardzo potrzebny, tak więc uwzględnij go w tych wszystkich działaniach, które zaplanowałaś lub zaplanowałeś sobie na najbliższe 2 tygodnie. Mam nadzieję, że czym prędzej wszyscy wrócimy do normalności. Chciałabym życzyć wszystkim spokoju ducha w tej sytuacji i pozytywnego myślenia. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Witam Was z Lublina, z mojego zielonego miejsca, czyli salonu Lash Life. Chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć temat czasu wolnego. Co robią kobiety w wolnym czasie? Gotują, sprzątają, zajmują się domem. A co robią stylistki w czasie wolnym? Po pracy najczęściej przeglądają media społecznościowe i przyglądają się, jak inne stylistki w tym samym dniu jak pracowały, jakie aplikacje wykonały. Najczęściej podziwiamy pracę innych stylistek, dlatego mam dla Was wyzwanie, żebyście w czasie wolnym ćwiczyły codziennie. Nie samymi kępkami żyje stylistka. Dlatego chciałam Was zainspirować do zmiany być może w ustroju w Waszych salonach. Czy słyszałyście o zielonych filtrach, małej dżungli czy Greenpointie? Tak wygląda mój. Czy słyszałyście w ogóle o roślinach, które poprawiają jakość powietrza w Waszych pomieszczeniach? Smog i szkodliwe substancje przedostają się do naszych wnętrz. Nie możemy pracować przy zamkniętych drzwiach czy oknach. Powoduje to inhalację wręcz z formaldehydu, acetonu i mamy zbyt małą ilość tlenu.
mała ilość tlenu w powietrzu przekłada się na niestety na naszą wydajność i jakość pracy. Także z pomocą przychodzą nam zielone filtry, które wchłaniają szkodliwe opary formaldehydu, pochłaniają dwutlenek węgla, wytwarzają tlen, nawilżają powietrze, oczyszczają je z benzenu, amoniaku, ksylenów, toluenu, acetonu. Już o dymie papierosowym nie wspomnę, ponieważ to nie powinno dotyczyć w ogóle naszej branży. Chciałabym Wam pokazać moją małą dżunglę. Zamiokulas jest to roślina, która jest ze mną w tym lokalu od samego początku, już 3 lata, także jest na pewno odporna na zaniedbania, nie lubi, jeżeli się ją bardzo dużo podlewa, ale niestety ma najmniej właściwości oczyszczających powietrze. Skrzydłokwiat jest bardzo piękną roślinką, dostałyśmy ją od klientek, już w ciągu pół roku kwitnie już drugi raz i takie ma listki, jest niska. Mamy jeszcze szable, które będą rosły dosyć wysoko i małą traweczkę. Te dwie rośliny przyniosły sobie stylistki do swojego miejsca pracy. Jeszcze jest jeden kwiatek sztuczny, który zostanie wymieniony na bluszcz albo paprotkę. Z tym, że paprotka jest numerem jeden w oczyszczaniu powietrza, w nawilżaniu. Jest bardzo pożyteczna w miejscu pracy, a także i w domu, ale niestety jest trochę trudniejsza w utrzymaniu i się listki sypią. Tak? Także już wtedy trzeba troszeczkę bardziej zadbać o te kwiaty. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że też pobiegniecie szybko do sklepu i kupicie swoje rośliny, które będą Wam pomagały oczyszczać powietrze i dbać o Wasze zdrowie i jakość powietrza w salonie. Dajcie znać, jakie kwiaty kupiłyście i co Wam się sprawdziło. Cześć kochani, z tej strony Jagoda Jankowska, instruktor United Lash Army z Piły. Dzisiaj jest temat o tym, co robimy w wolne. No, pewnie większość z Was w tym czasie teraz nie pracuje i nie wie, co zrobić ze sobą. Ja mam czasu zazwyczaj wolnego bardzo mało, więc korzystam jak najbardziej się da. Po pierwsze, troszeczkę odpoczywam, dlatego nagrywam Wam story z łóżka. I naprawdę chcę ten okres poświęcić na to, żeby się zregenerować, wrócić z podwójną dawką mocy. Również chcę się rozwijać, więc wracam do moich ukochanych książek, na które nie miałam ostatnio czasu. Mam też wykupione szkolenia online. Polecam Wam ten sposób nauki w tym czasie, kiedy nie możemy skorzystać ze szkoleń stacjonarnych. Co jeszcze? Biorę się za totalne porządki w domu. Chcę wszystko wyczyścić na wiosnę, żeby było czysto, pachnąco. Też spędzam czas nad kalendarzem i planuję, co będzie dalej. Chociaż no, pewnie wiele osób jeszcze nie wie co i jak, ale próbuję wyjść poza najbliższe miesiące i zrobić sobie konkretne plany. Wieczorami też ćwiczę makijaż permanentny, siedzę z moją maszynką i walczę ze skórkami, więc nie obijam się, ale też poświęcam czas dla siebie, dla swojego ciała. Jest piękna pogoda, chodzę biegać do lasu, dodatkowo też małe spa w domu, no i spędzam czas też z rodziną, bo na co dzień jest mało tego czasu, więc siedzimy wszyscy w domu i spędzamy razem czas. Polecam Wam skorzystać z różnych alternatyw, jakie możecie wykorzystać w domu i naprawdę ten czas wykorzystać na maksa, nie zadręczając się tym, co będzie dalej, bo każdy z nas to przeżywa. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych salonowych środach już za tydzień.